Na zasuszeniu krowy, tak? No, no. Które? To jałówka jest chyba. Jesteśmy w Niemojewie. Jest to część miejscowości Lututów w województwie łódzkim. Tutaj gospodarstwo ma mój wujek Sławomir Łuczak, który hoduje bydło mleczne i konie śląskie. W starym sadzie pasą się jałówki i krowy zasuszone. Zasuszone to takie, które nie są dojone, bo niedługo będą się cielić. Wujek zmienia krowom miejsce, tam gdzie już wyjadły trawę i przepina je na dalszy kawałek łąki, gdzie trawa jest bujna. Tą czynność trzeba powtarzać codziennie. Tak samo jak pojenie. Na pastwisku jest beczka z wodą i codziennie dwa, a czasami nawet trzy razy dziennie są pojone. Zaletą tej łąki są stare drzewa owocowe, które dają cień. Zwierzęta w upalny dzień mogą się schować w ich cieniu. A ta sztuka to mućka. Jest to krowa holsztyno-fryzyjska. Niebawem będzie się cielić. Później w filmie zobaczymy jej świeżo narodzonego potomka. Większość krów w stadzie to mieszańce raz mlecznych. Ciekawe, czy zgadniecie, co to za miks. Kiedy się będą cielić? A odpowiedź to Simmental plus HF. Po Simmentalu ma białą głowę, a kolor po HF-ach, bo czarny kolor dominuje u bydła. Wujek Sławek idzie przepiąć mućkę. Dzięki temu, że bydło jest wypasane na łące, krowy dożywają tutaj sędziwego wieku. Średnio jest to 10 do 12 lat, a czasami zdarzają się tutaj sztuki, które mają 15 lat. A to jak na krowy, to już prawdziwe babcie. Przenosimy się do gospodarstwa. A witają nas jałówki. A to Jerseyka? Jersey czy Jerseyka? Jerseyka. Prawdziwa. A ona ma ziobak. Hej, idź do środka. A przed nami klacz Majka, założycielka całej linii hodowanej u wujka. A, bo wychodzi siwość. Po mecenasie, a tamtym będzie kary, po tej kasztance. Czy co robisz z nimi? Do wioski jeszcze by. Aha, sprzedałem, myślałem, żebyś robił z nich ogiery, że zrobisz na ten. Nie, na ogiery nie mogą być. Czemu? No bo bez prawa wpisu. Na wybiegu przechadzają się dwa półtora roczne ogierki. Mefisto z gwiazdą na czole i Madok cały kary. Podrostki zaczynają dokazywać, a za płotem na huśtawkach bawią się wnuki gospodarza. Wujek chce dobrze zaprezentować swoje ogierki, bo są przeznaczone na sprzedaż. Film kręciłem latem 2022 roku, teraz są trochę starsze. Wujek chce mi jeszcze pokazać inne swoje konie, a wiadomo, najlepiej konie prezentują się w ruchu. Dlatego zabieramy ogiery, a na ich miejsce wypuścimy klacze ze źrebakami. Ten z gwiazdką na czole to Mefisto, jego matką była Mania, w papierach ma Maja, córka 18-letniej Majki. Ojcem jego jest Aaron, ogier śląski w starym typie. Jest to koń Mirosława Troski, kolegi wujka, u którego nagrywałem jeden z poprzednich odcinków. Bez gwiazdki to ogier Madok. Jego matką jest 18-letnia Majka, jego ojcem był ogier mecenas. Kiedy jeden wszedł do środka, drugi nie chciał zostać sam i od razu za nim skoczył do stajni. Są ze sobą bardzo zżyte. Hodowca wyprowadza swoją 18-letnią klacz Majkę, jest to jego ulubienica. Z niej wyhodował całą linię klaczy, które są w gospodarstwie. Mają od ponad 6 lat. Kupił ją razem ze źrebakiem Manią, teraz to już jest dorosła klacz. Została w hodowli, zobaczymy ją później razem z jej źrebakiem. Z Majką jest jej córka Meduza. Ona ma Ślązaka wpisanego, czy też jest bez pochodzenia? Ślązaka ma, ona ma licencję. To ten mały też będzie miał już, ta. Bo kolor dobry. No. A mała będzie kara. Tak. Jak się nazywa? Meduza. Meduza. Ma 3 miesiące. Jej ojcem jest również ogier Aaron. Ale ładnie idzie. Meduza, jak mówił gospodarz, jest prawem wpisu do Księgi Głównej Koni Śląskich. Ale nie jest dopłatowa. Również jest przeznaczona na sprzedaż. Meduza zobaczyła, że matka się oddaliła i od razu do niej biegnie. Przy rodzicielce czuje się najbezpieczniej. Wujek strzela z bata.
ale na dorosłej klaczy nie robi to wrażenia, za dobrze go zna, wie, że nie zrobi jej żadnej krzywdy. Za to źróbka zrywa się do galopu. Jest pełna temperamentu i cały czas bryka. Wujek Sławek odziedziczył gospodarstwo po ojcu Piotrze, ale nie odziedziczył tylko budynków i hektarów, ale również miłość do koni. Tatuś, jak wspomina hodowca, zawsze miał konie i klacze ze źrebakami. Teraz on hoduje przy wsparciu żony Małgorzaty. Wracamy do stajni, bo za chwilę czas na następne zwierzaki. Wujek mówi trochę ironicznie, że krowy trzyma, bo musi, a konie, bo kocha. Na emeryturze zostaną tylko konie. Klacz już jest na swoim miejscu, a Meduza podąża za nimi. I już są. Jeszcze przebiegła nam drogę kura zagrodowa. Rzut oka, co się dzieje w oborze. I wyprowadzamy dwie młode klacze. Kasztanka po lewej stronie to Makarena. Niestety ma złą maź jak na konia śląskiego, ale poza maścią to piękna, duża i mocna kobyła śląska. Jej ojcem jest Bart, a dziadkiem słynny Nefryt. Matką jej jest Karamajka. I już jesteśmy na wybiegu. Będzie zaśrebiona na wiosnę. Jest ujeżdżona w bryczce. Była na szkoleniu w Kędzierzynie Koźlu. Niestety wtedy również miała ruję i nie została pokryta. Ta gniada klacz na pierwszym planie to Marinette. Urodziła się w 2020 roku, więc ma ponad 2 lata. Jest córką Karamajki, ale jej ojcem był ogier pogrubiony, więc ona nie jest klaczą śląską. Od niedawna jest obuczona pod siodło, a obecnie jeździ na niej 14-letnia Maja, wnuczka gospodarza. 2, a czasami 3 razy w tygodniu przychodzi do dziadka na jazdy. Młoda Amazonka uważa, że klacz jest bardzo grzeczna i nie bryka. Klacze żyją ze sobą w zgodzie, choć widać, że dominuje młodsza Marinette. To ona pierwsza pije. Marinette również będzie zaśrebiona na wiosnę. A teraz hodowca koni pokaże, jakie są spokojne i jak ufają swojemu opiekunowi. Generalnie każdy, kto by pociągnął konia za ogon, powinien liczyć się ze 100% kopniakiem. A Marinette pokazuje, że jej się to nie podoba, ale nie broni się. Ufa. Parę dni później znowu odwiedzam wujka. A na podwórku taka niespodzianka. Na przyczepie od traktora przyjechała krowa Mućka ze swoją nowonarodzoną córeczką. Krowa sama ocieliła się na łące, hodowca przez ponad godzinę szukał cielaka w wysokiej trawie, bo maluch po wypiciu siary ukrył się w zaroślach. Jest to ich instynktowne zachowanie. Ciele chce jak najszybciej ukryć się przed drapieżnikami. Wujek, kiedy poszedł napoić krowy, zobaczył, że jedna sztuka się ocieliła, wrócił do domu po traktor i pojechał po świeżo upieczoną matkę i jej dziecko. Matka się niepokoi, kiedy jej dziecko odchodzi. Teraz trzeba sprowadzić krowę z przyczepy i pójdą do obory, gdzie czeka na nie 15 innych krów, sprowadzonych z łąki za domem na wieczorny dój. Krowy, które są dojone, wypasane są na pastwisku za oborą, żeby było bliżej na dojenie. Proszę zwrócić uwagę, jak maluch trzyma się blisko swojej matki. I już prawie jesteśmy na miejscu. Thank you.
Krowa zajmuje swoje miejsce w oborze, a ciałek stanął koło niej. Przez pierwszy tydzień będzie blisko mamy. Inne sztuki są zafascynowane nowym cielakiem. Tutaj średnia wydajność krowy za laktację jest 8500 kg mleka. Proszę zwrócić uwagę, że podaje ilość w kilogramach, nie litrach. Chociaż jest to płyn. We wszystkich naukowych opracowaniach, artykułach i tym podobne laktację podaje się w kilogramach. Można też powiedzieć, na przykład 6000 kg litrów mleka nigdy się nie podaje w samych litrach. Wytłumaczę to tak, w mleku jest jakiś procent tłuszczu i białka. 1 litr mleka od HFA będzie lżejszy niż 1 litr mleka od ras zachowawczych, gdzie tego tłuszczu i białka jest więcej. Dlatego podajemy w kilogramach, a nie w litrach. Nowy członek stada poznaje zasady tutaj panujące. Do innych krów nie podchodź, tylko do mamy. Cielak, cielak. I jeszcze selfiaczek z mieszczuchem. Ciele szuka wymienia. Próbuje ssać. Niestety jest przy przednich nogach, a wymię znajduje się przy tylnych. Wujek widząc to, podchodzi, by mu pomóc. Przesuwa go do tyłu. Byczek czy krówka? Krówka. Ciele pomału szuka wymienia. Musi się wszystkiego tego nauczyć. Instynktownie wie, gdzie to jest, ale dopiero praktyka czyni go mistrzem. Jak ma na imię? Mućka. No to będzie Mućka. Ale to taka HF-ka, nie? I taka tak, niższa. Po HF-ie, no to jest po HF-ie. Ale z polskiej czarno-białej po HF-ie, czarno-białe, tak? Znaczy no, HF czarno-białe. I już znalazł wymię. Zaczyna ssać. Mućka, mała mućka się urodziła. A ssanie w przypadku cielaka to znaczy życie. Młody, który nie potrafi ssać, nie przeżyje. Wujek dziś pokaże nam klaczmanie, które nie zaprezentował poprzednim razem. Urodziła się w 2017 roku. Jej matką jest Kara Majka. Mania to jej przezwisko, bo w papierach ma Majka, tak jak matka. A przy jej boku spaceruje córeczka Montana. Jest Kara. Ze względu na maś, Majka nie ma prawa wpisu do księgi, ale daje źrebaki w dobrej barwie. Mania szuka miejsca, gdzie by się tutaj wytarzać. Konie to uwielbiają. Ojcem Montany jest ogier Aaron, a ojcem dorosłej klaczy jest Arsenał. Trzeba poprawić urodę, a w ślady matki idzie mała Montana, też zaczyna się tarzać. Jest to duża, postawna klacz, z charakteru to typowy Ślązak, bardzo spokojna i łaskawa. Mania chodzi w zaprzęgu, ma się znowu źrebić w połowie marca. Na dzisiaj koniec tego brykania, wracamy do stajni. A w oborniku grzebią kolorowe kury zagrodowe. Za oborą jest łąka, gdzie pasą się krowy, które są dojone, i kilka jałówek i młody opas. Jest tu również jałówka Jersey, to ta ruda. Jej matką była cała czarna Jerseyka, mieszanka Jerseya z HF-em. Zainseminowana była nasieniem czystego Jerseya i wyszła typowa krówka Jersey. Zostanie na powiększenie stada. Gospodarz trzyma bydło mleczne. Kiedyś była tutaj, jak wszędzie, nizinna czarno-biała. Później uszlachetniona bydłem HF, by poprawić mleczność. Ale niestety osłabiło to ich nogi i żywotność. Dlatego wujek często miesza różne rasy ze sobą, by były mocniejsze, jak na przykład ze Simmentalem.
Wracamy do gospodarstwa. Ze swojej stajni wygląda Karamajka. Teraz czas wypuścić młode ogiery, Madoka i Mefisto. Mefisto biegnie luzem za wujkiem i Madokiem. Nagle zobaczył Karamajkę, jego babkę, i pobiegł się do niej przywitać. Klaczy spotkanie za bardzo się spodobało. Już idę! Ej. Musiałem jakoś zainterweniować i pogoniłem młodzika z statywem od aparatu. Ten ruszył z kopyta na wybieg. Gospodarz stara się codziennie zapewnić ruch wszystkim swoim podopiecznym, co oznacza wymianę na wybiegu zwierząt. Klacze mogą chodzić wszystkie razem, ale teren jest za mały na 4 dorosłe zwierzęta i 2 źrebaki, więc czasami chodzą po 2 dorosłe. Ogiery muszą być osobno wypuszczane, na szczęście są jeszcze młode i mogą być trzymane razem. Ale już niebawem będą musiały być rozdzielone, bo zaczną walczyć ze sobą o dominację, jak to ogiery. A te 2 kare łobuziaki zaczynają się bawić ze sobą. W ten sposób ćwiczą swoje dorosłe zachowanie. Gdyby żyły na wolności, takie młode ogierki by się podobnie zachowywały. Uczyłyby się walczyć, co mogłoby się później przydać im w zdobyciu własnego haremu. Są jeszcze za młode, by zrobić sobie krzywdę. Cały czas jest to zabawa, nie walka. Najpierw wujek hodował konie ras niemieckich, Holsztyny i Hanowery. Bardziej energiczne, więcej czasu trzeba było im poświęcić na trening, były bardziej ruchliwe i musiały się wybiegać. A Ślązaki są dużo spokojniejsze i za namową kolegi kupił pierwszą klacz od niego. I tak rozpoczęła się jego przygoda ze Ślązakami. Czas na poić jałweczki i młodego byczka za oborą. Jest tu nowatorski sposób podawania im wody. Przywieziemy ją na tarczce. Zwierzakom bardzo się to podoba. Piją do dna. Gospodarstwo jest samowystarczalne. Hodowca sieje owies i mieszankę owca, jęczmienia i pszenżyta oraz kukurydzę. To wszystko idzie na skarmienie zwierząt. Latem podstawą jest wypas plus pasza, zimą kiszonka z kukurydzy, siano i siano kiszonka oraz pasza z własnego gospodarstwa. Jeszcze idziemy zajrzeć do obory, co słychać u cielaka. A maleństwo wstaje na nogi i szuka wymienia. Teraz już dobrze wie, gdzie to jest. Powoli do celu. Inne krowy jedzą swoją kolację, a mały już jest tuż, tuż przy wymieniu. Już sięga szczyka i zaczyna ssać. Smacznego. Cielak. Pozdrawiam Przemek, Cielak. Rasy Staropolskie. Do zobaczenia w następnym odcinku.